Trzecia walka już zaczyna być mocno. Jiraiya, jeden z trzech mędrców Konoe, oraz Kaguya, matka wszystkich shinobi i bogini. Od razu zaczyna być mocno i bardzo ciekawa walka to może być. Zobaczmy, jaka się uda tutaj, jaka plansza zostanie wybrana. No, Dolina Końca, całkiem ciekawa plansza jak na tę walkę. Jiraiya przeciwko Kaguya Otsutsuki. Zobaczymy, to jest bardzo ciekawa walka. O, Jiraiya od razu otwiera, ale Kaguya jest nieco wolniejsza od niego, ale i tak, Kaguya otwiera tutaj swoim kombosem. Ja nie mogę, Jiraiya, nie zawieź nas, niech ta walka będzie mocna i przejdzie do legendy. Jiraiya! Ja jestem za Jiraiyą, muszę powiedzieć, bo tyle z powodu tego, że Kaguya jest silniejsza ogólnie jako postać, dlatego jestem trochę za Jiraiyą, ale to nie oznacza, że nie chcę, żeby Kaguya wygrała. Jest on normalnie neutralny, ale jednak trochę faworyzuje Jiraiyę. To, że Jiraiya może tutaj zmieniać wymiary, to też jest ciekawe i będzie jej pomagało, bo w każdym wymiarze używa innych jutsu, prawda? No ale jak na razie to Jiraiya odebrał jej więcej życia. Jeżeli się postara, to może się tutaj jeszcze bardziej, jeszcze może bardziej wygrać, ale może Kaguya pokaże nam wszystkie swoje wymiary. Teraz lodowy wymiar. No, Kaguya tutaj ładnie przemienia wszystko, ale Jiraiya nie daje się tutaj przestraszyć. Działa i robi wszystko, co może, mimo że wtedy przegrał... To, że przegrał kiedyś z Painami, to było wielu przeciwników, więc to nie ma żadnego nic do powiedzenia w sumie. Bo tutaj walczy z jednym przeciwnikiem, mimo że silny, ale myślę, że Jiraiya jest jednym z tych silniejszych ninja. Ciekawe, jakby to wyglądało, gdyby Jiraiya przeżył i musiał walczyć z Kaguyą. No ale no cóż, bo wtedy oczywiście stałby się też w międzyczasie silniejszy podczas tej całej wojny, ale dobra. Śmierć Jiraiyi była niestety taka, była potrzebna dla całej fabuły, dla ewolucji Naruto, ale Kaguya też ładnie tutaj zaczyna wracać. Jak na razie oboje walczą i dobijają siebie tak w bardzo ładnych odstępach. Także wygląda wszystko na równo. Raz ten ma głowę z przodu, raz drugi ma głowę z przodu. To jak w takim wyścigu, ale może któryś z nich pokaże nam jeszcze swoje specjalne, bo jak na razie mamy tylko normalne ataki i kombosy, to niech teraz któryś z nich pokaże specjalne swoje. To byłoby miło. Na przykład Jiraiya. Jiraiya, pokaż teraz swój specjal. Rasengan, oczywiście od razu zrobił Rasengana, ale nie trafił. Ale spróbuj ten drugi atak, ten super specjalny atak. I Kaguya go odbiła. No, całkiem nieźle ta walka wygląda. Jak na razie Kaguya ma mniej życia, ale... No sam nie wiem, kto faworyzuje niby Jiraiya, ale chciałbym, żeby obydwie postacie przeszły dalej. Wielu pewnie myślało, że Kaguya będzie tutaj, że zniszczy Jiraiyę bardzo szybko, że ta walka będzie naprawdę bardzo mocna. Zobaczyć, że ona jest mocna, ale że nie będzie taka, że będzie szybsza, żeby jeszcze szybko się skończy, bo Kaguya jest, no, boginią, że Kaguya jest tutaj niby najsilniejszą postacią, ale jednak wygląda na to, że Jiraiya tutaj napierdzielają i tak! I Jiraiya w pierwszej rundzie wykończył Kaguya, yeah! No i to mi się podoba właśnie dlatego, że Jiraiya jako słabsza postać rozwala Kaguya. Tego to by się chyba nikt nie spodziewał, prawda? Ale Kaguya ma teraz jeszcze szansę oczywiście wygrać, ma pełne życie, a Jiraiya ma już tylko żółty pasek, jest na żółtym pasku i później jeszcze jedno życie, więc jeżeli teraz mu całe życie odbierze, to będzie miała znowu całą szansę, żeby odebrać mu resztę jego życia. Ona zawsze ma szansę, w końcu każda postać ma zawsze szansę, jeżeli druga postać nie trafia, jeżeli druga postać albo drugi gracz jakoś głupio się postawiają w głupiej sytuacji, nie grają dobrze, to każda postać może wygrać bez stracenia życia. O nie, teraz Kaguya zmarnowała swój atak, ale może jeszcze użyć swojego ultimate'a. To byłby najlepszy moment, żeby użyć ultimate'a jako Kaguya. No dalej, Kaguya, pokaż, co potrafisz, w końcu jesteś boginią. Nie przemienia między wymiarami, tylko pokaż swoje ataki. A tak swoją drogą, czy Kaguya ma w każdym wymiarze inne ultimate'y, to byłoby już zbyt ciekawe. Bo Kaguya nigdy na multiplayerze nie grałem za bardzo, ale no cóż. W moim let's play'u chciałem pokazać wam Kaguya, ale no, nie za bardzo wam ją pokazałem, bo było to dość słabe. Dość słabo nią grałem, więc tutaj możemy zobaczyć po raz pierwszy, jak Kaguya wygląda, kiedy gra nią ktoś dobry, czyli w tym wypadku komputer. Ale Jiraiya od razu Rasenganem nią napierdziela. To jest dopiero to. Jiraiya! Jiraiya, wielki król mędrców. Jeżeli któryś z nich przejdzie teraz jeszcze swój specjalny, swój mod przebudzenia, swój styl przebudzenia, to jeszcze będzie super, ale Kaguya tutaj go rozwaliła. Więc Kaguya zdecydowała tą rundę też dla siebie teraz, ale nie, wygląda na to, że Kaguya ma też tylko jeden ultimate. Jiraiya jak na tą rundę myślałem, że będzie sprzątnięty, ale jednak Jiraiya może jeszcze wygrać. Bez przegrywania jednej rundy, ale no, myślę, że Kaguya go jeszcze trafi przynajmniej ten jeden raz, no. Ale Kaguya ma teraz o wiele mniejsze szanse, żeby wygrać z Jiraiyą, ale no, jak mówię, zawsze szansa jest. Jeżeli teraz Jiraiya się głupio postawi, albo Kaguya będzie dobrze grała, to wtedy będzie super. To wtedy może jeszcze wygrać. No dalej, Kaguya, Jiraiya, pokażcie, co potraficie, ta walka musi przejść do legendy. Sami jestem teraz bardzo ciekawy, jak to wyjdzie.
Bo oni teraz zaczynają unikać, teraz wszyscy zobaczyli, oboje zobaczyli, że to jest na poważnie, że ta walka zaczyna być na poważnie, ale... No nie wiadomo, jak to pójdzie dalej. No Kaguya się obudziła trochę. Zrozumiała swoją sytuację. Jeżeli Kaguya teraz, za chwilę, za parę sekund, będzie mogła użyć swojego stylu przebudzenia, to Jiraiya też już dostanie trochę nawalanki, ale... Nie wiem, dlaczego te postacie nie używają tutaj swoich stylów przebudzenia, kiedy mają możliwość. No właśnie dlatego pewnie też, że nie mają szansy całej tej szakry naładować, ale... Mogliby sobie szansę stworzyć. Gdyby tak wywalili na przykład przeciwnika bardzo daleko jednym atakiem specjalnym, to wtedy mieliby czas na ładowania wszystkiego, ale Jiraiya tutaj nie daje sobie pozwolić, pozwolić na ryzyko, nie pozwala na ryzyko, więc od razu ją próbuje rozwalić, ale Kaguya tutaj próbuje jednak unikać i... Kaguya ma chyba jakiś plan, ale... albo sama nie wie co robić, bo ucieka cały czas. I marnuje swoją czakrę. Teraz Kaguya już nie ma czakry, więc nie ma w ogóle szansy wygrać, albo w ogóle uniknąć, nie powiedzieć. I Jiraiya wygrał z boginią. Nie powiem, że nie jestem zadowolony. Jestem nawet całkowicie zadowolony. Chociaż przykro mi właśnie dla... przykro mi dla Krzysia Chumskiego, że przegrał tutaj. Chciałbym też Kaguya trochę dalej zobaczyć, ale tego się chyba nikt nie spodziewał, że Kaguya przegra z Jiraiya. Jiraiya, czyli gratulacje... xgame.pl HD. Przeszedłeś dalej, będziesz walczył w drugiej rundzie. Super. A Kaguya niestety została już wyeliminowana. No dobrze, do następnej rundy. W następnej walce będą grali... Gara przeciwko Sasuke, ale nie mam tutaj napisanych... nie ma zapisane, kto nimi będzie grał. Ale to dopiero w następnym odcinku. To wtedy wam ich przedstawię. Będziecie mieli też tytuły przecież. No dobrze, cześć. Na razie, do następnej walki. Ale następna walka też będzie ciekawa. W końcu będzie przedstawiała... tą walkę, która była w pierwszym sezonie Naruto. No dobrze, cześć!